Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mount & Blade 2 Bannerlord, oblężenie Mizei. I teraz tak, zaczynamy szturm. Wczoraj nagrywałem to w nocy, więc jest już godzina 11, dostaliście odcinek. Także lecimy dalej. Dzisiaj też postaram się wrzucić, ponieważ wy oglądacie odcinek 7, a ja nagrywam ten. W związku z czym trzeba będzie coś dla wspierających przed premierki wrzucić i to z 5 odcinków będzie, więc muszę to dzisiaj szybko przerobić i jakieś miniaturki dodać, nie? Dobra. Teraz tak, zaparkujmy tutaj swój wóz i czekamy. 400, no proszę, tego się nie spodziewałem. Piechota atakuje mury już. Idę też, o, są jakby delikatną zwiechę miałem. Dobra, idę na ten jednak. Tak, są jakieś zwiechy, czyli jakieś teksturki tutaj gliczują. Okay, my już 5 położyliśmy, z tego co widzę. 6. I zaraz, czy oni mi za free oddają ten mur? Pierwszy mur chyba widzę, że jest oddany, tak. Zwróćcie uwagę, pierwszy mur jest za free oddany. Albo nie zdążyli podejść? Nie, no dziwne by to było, żeby nie zdążyli podejść. Wydaje mi się, że to miasto ma 2 mury i oni pierwszy oddali. Tak jak myśmy oddali kiedyś, jak broniliśmy miasta cesarskiego, tak, że tylko zaczęły się, to tamci się wycofali, za co byłem zły. Tak, chyba to dokładnie coś takiego się tutaj wydarzyło. Do widzenia. I do widzenia. Teraz pytanie, co nasi zrobią? Na razie jeszcze wchodzimy. Tam są, z tamtej strony już. Jakaś ekipa. Jest? No właśnie. Idzie ich trochę, a nasi idą w tamtym kierunku. O kurczę. Jeden leży. Dawajcie mi to. Dorostał kolejny. Schodzę na dół. Myślałem, że już spadnę, że już będzie slip i byłby problem. O kurde, dzieje się tam źle. Bo to wszystko idzie do mnie. Dobrze. Auki! Kurde, ragdoll. Tym razem ostatnio my wystrzeliliśmy kogoś w powietrze, teraz ja poleciałem. Co prawda nie na taką samą odległość jak przedtem, ale jedno. Dobra, ostatnia 200. A jeszcze nie, jeszcze mieli doładowanie. Jeszcze jakieś konto premium, to będę ładowany szybko. Okej, pokonanie. Grupa Belli. Kurwy morale, łupy. Biorę jeńców. Odrzuć, nie chcę tego dla siebie, dobra. A jeńców jednak sprzedałem. Teraz od razu wychodzimy. Złapać tego ziomeczka. Nie złapiemy, tak? Nie złapiemy. Dobra, skoro nie złapię tego, a warto by było ruszyć gdzieś dalej. Jeszcze podjadę tu. Weźmy towarzyszkę bronić do twierdzy. Nie zostawiam tutaj nikogo. Natomiast wsiadanie Mizei będzie na Pentona. Penton to już nieźle tutaj. Patrzcie, Mizea, Saneoppa, Diatma, Argoron. Same największe miasta tutaj w cesarstwie. Dobra. I pięknie. Patrzcie teraz. Dobra, tutaj 2 latka, umiejętność społeczna i umiejętność społeczna. My idziemy na nich. 19 osób do awansu. Tu na szybkiej walce to rozbijemy ich.
Nie ma co, chcę mi trężyć, jesteś w mojej niewoli. Jest to Suran. Pytanie, czy Suran jest gościem, z którym chciałbym porozmawiać, czy nie bardzo? Chyba nie. Nie. Dobra. Więc Suran wyłapany. No w takim razie zamek Szanopis. Jedziemy od razu. O, armia Akruma jest. Która idzie na Mizeę. I zaatakujmy kolejną armię. Ja ich tę armię porozbijam tutaj mocno. Więc to szybko pójdzie. Rozbicie tych armii. Tutaj też zrobię szybką walkę. Nie ma sensu. Kolejni. Dobrze, no. Pozbyliśmy się chyba ich wszystkich armii. Z ciekawości sprawdzę, jak to teraz wygląda. Statystyki. Uzaici 3900, wiecie co? Zamek Syratos. Lecę tam. Lecę tam. Natomiast Tulaga nie znamy. Bajczar. Niedawno został wypuszczony dopiero. Mehir. Jest w Argoron. I ten przez Torwasysa jest złapany. Dobrze. Co robi armia Belgira? Idzie do Ortyzji, by rozpocząć oblężenie. Dobrze, Ortyzja, w porządku. My ruszymy tutaj i zamek Tepesz chciałbym też zdobyć. W serii z ogniem i mieczem mamy właśnie Tepesza. Suran uciekł z mojej grupy. A to jest zamek Tepesz, nie? 281, to szybko pójdzie. Ojej, Kumizea jest ataką. Musimy się jednak wrócić. Musimy się jednak wrócić i wydaje mi się, że tym razem to nie będą... To będzie Aseraj. Myślę, że to będzie Aseraj. Szybko zdążymy, abyśmy zdążyli. Ekkarant uciekł z niewoli. To jest Aseraj. I zobaczcie. Zachodnie Cesarstwo zostało pojmane. Wypowiedzieli nam wojnę i ile osób zostało pojmanych od razu. A dlaczego tak się stało? To już wam mówię. Czekajcie. Ponieważ musieli mieć ludzi w moich miastach i nie dostali informacji o tym, że jest wojna. Nikt im tego nie przekazał. Dobra, pokażcie mi tych ludzi. Korte. It's been a while. Inaczej to sprawdzę, bo to wchodzenie ciągle w te opcje. Kanujan. Okej, okay, Kanujan. Może ciebie przekonamy. It's been a... Nie narzekasz. Psz, zaraz zaczniesz narzekać. Zaraz zaczniesz narzekać. Stop there. Jestem Wilhelm. Ha, Unkid, poddaj się albo gin. Z tym sobie zawalczymy. To już jest sułtan. Sam sułtan, także jego chciałbym złapać. Jego chciałbym złapać. Tak, tak. Teraz tak, piechota. Coś takiego, łuki. Coś takiego, konnica. Tak. Troops move! True forward! I czekamy na nich. Już łucznicy konni jesteś podjeżdżają, ale to łucznicy konni nie są problemem. Leży cesarski elitarny katafrak.
Teraz szybko tych wybić. O! Tutaj, o! Do widzenia. Piechota. Daj ich piechotę. Kawaleria. Do ataku. Muszę uważać. Ale dajemy radę. Wszystko, kawaleria wrócić tutaj. Piechota ich wybiła. Ustawić się tu. Ktoś do mnie strzelił przed sekundą. Łuki do przodu. Piechota tu. Piechota zatrzyma tę kawalerię. My się przegrupujemy. Kawaleria moja wjedzie tutaj. Dobra, my jedziemy teraz. Ci tu już sobie wyginą, a my ruszymy do przodu. Zobaczcie, bo tam jeszcze trochę mają tego. Jednak nie. Pojawiła się piechota. Myślałem, że już tylko zostali łucznicy, ale nie. Tu jest jeszcze setka ludzi. Pojawiła się piechota. Moja piechota też do ataku. A my? Teraz. Teraz konnica wjedzie. Patrzcie, od tyłu łuczników. Ich piechota się ustawia na moją piechotę, a my... Droga wolna do łuczników. I ostatni. Gdzieś tam go ustrzelam, ustrzelili. Pięknie. 60 tylko straciliśmy. Dużo słaby morale. Jeńców nie chcemy tych. Chcę mieć tak. 2, 3, 4. Tylko tyle. Szkoda, że tylko tyle. Liczyłem na lepszy łup. Nieco lepszy łup chociażby. Dobra, no ci znowu będą atakować. Sobie awansuję ludzi. Dodatkowo wywalę sprzęcior. 29 tysięcy, więc dalej. Pięknie. I co? Kolejna walka. O, tu już na szybkiej walce po prostu. The Wen. Oho, teraz połapaliśmy ich. Teraz ich trochę połapaliśmy. Pogadajmy. Zobaczmy, kogo teraz złapałem. Hanudan nie chciał wtedy. Korte. Ops, ktoś mnie tutaj ojciec. To jest Hanudan, okej. Okay. Suruk. Ze Surukiem nie pamiętam, czy rozmawiałem. Chyba nie, on jest świeżo złapany. Dołącz do nas. Rain. O, Rain nie, to z jej, jednak z jej mężem trzeba by rozmawiać.
Obecnym hanem Huzaitów jest Moczum. Tak? Zaraz. Czy mi się wydaje, że tam była zmiana władzy za życia Moczunga? Nie Asaraj, tylko... No właśnie, Gusken, zobaczcie. Więc Moczung nie jest królem teraz. O? Dołącz do mnie, nie narzekasz. Moczung Beck, szkoda, on ma Ortongard i zamek Usek. Szkoda, bo to by się przydało, bardzo by to się przydało. Niestety niektórzy uciekają z mojej grupy. Pokażmy jeńców tutaj. Żeby z nimi nie jeździć, bo po co? I tak. Tak. Cudownie. No i teraz wygląda to już znacznie lepiej. No to zamek w Melion w takim razie. Idziemy. Za ciosem, ale jednak tutaj. Trzeba wyzwolić spod jarzma Huzaitów i Aseraj nasze piękne cesarstwo. 109 ludzi tu mają. 5 lat. Unika obowiązków. Nie, wygrywa walki. Jest zafascynowana zagadkami. Toczy udawane walki, buduje własne zabawki. Wędruje po wzgórzach. Zwiad dostanie, tak. Zwiad jej się przyda. No dobra. Jeffal chcą uwolnić. Mizea znowu jest oblegana. Kurde. Jak to pójdzie? Dobra, poszło w miarę, okej. Okay. Zobaczmy, kto to znowu na Mizea się wybrał. Pewnie Sultan, pewnie Aseraj. Tak mi się wydaje. Że oni by mieli na tyle, żeby tam ruszyć. Więc ja wracam. Zdobyto Ortyzję również. To tak, zamek w Melion. Niech będzie Penton. Już wszystko dokładnie, wszystko. Przy okazji, pokażcie mi Lohan. Zamek w Lohan. Atrion, Amnemnon, jesteś w Ampreli więźniem. Wy macie coś jeszcze? Te dwa? No bo to już jest Desporion, to nie, to jest cesarz, nie? No dobra, do Mizei, ale zobaczcie, że tu 200 atakuje to Mizeę. Kto dostanie Ortyzję? Katilda wywłaszczona. Ty jesteś z cesarstwa, no to dobra, dostaniesz ode mnie Ortyzję. Dobrze, fajnie, że jej coś dali. Będziesz miał Ortyzję i Taraktor. Dość blisko siebie, powiedzmy. No, w miarę. Atakuje obóz oblężniczy. Tak, wybici. Uluwi bez ojca. Uluwi bez ojca, no dobrze. To teraz tak, zamek Atrion. Jednak polecimy. Dobra, przy Kadomnes przyszedł. Damy odsyp tego prawa, brak efektu, kurczę, ale chcę, chciałby, nie? Jeszcze jest może szansa, no tu i teraz powinno być krytyczny sukces. Krytyczne niepowodzenie. Dobra, to inaczej zrobimy. Wejdziemy sobie tutaj, dyplomacja, zachodnie cesarstwo, może inaczej, plany cesarstwa. Z Lennami, bez Len właściwie. Wizantosi to już żyjący, aktywne klany właśnie. Patacesi. Nie macie Len. Serapidesi. Nartysos to nie, Geminon. Trzeba z nimi pogadać jeszcze. Potrzebuję pomocy w tym wojnie. Jestem jedynym ratunkiem dla cesarstwa. Musicie do mnie się przyłączyć. Czek, do Mentosi to byli, czyli Honisi teraz. Varosi. Amemnon, to było rozmawiane.
Adomenos też. Aladosi to już u mnie, Homestead, Lasi. Dobra, wystarczy. Dlaczego, moi drodzy? Jesteśmy jedynym ratunkiem dla tego kraju. Jesteśmy jedynym ratunkiem dla tego kraju. Ponieważ atakują nas ciągle tutaj Aserai i Huzaici. To ja jestem jedyny, który potrafi na moc ujarzmić tę ziemię i uratować przed najeźdźcą. Także brak efektu. Ledwo cię znam, ty chcesz rozmawiać o zdradzie. Oj, Archoncie, Archoncie. Dobra, nie udało się. Nie ma na to odpowiedzi w takim razie. Dobrze było cię poznać. No ciebie również, aczkolwiek upartyś. Upartyś. Dobra, zamek Atrium. Bo Lohan jest oblegany. Jesteś w armii, nie będziesz o tym rozmawiać. No dobrze. Kolejny, Giform. Potrzebuję twojego wsparcia. Brak efektu. Krytyczne niepowodzenie. No to do widzenia. Już nie pogadamy. Ruszmy do przodu. Znowu Giform. Przed chwilą rozmawialiśmy. Ja dwa razy tam wysłałem. Nie wiadomość. Te Mizea znowu. Muszę wrócić. No nie wyrwę się z tej Mizei. Będą tu atakować po 100, po 200. Z jednej strony spoko. Zmierzę do Poros, by oblegać. Dobrze, a co z tą Ortyzją? Z Wzięta. I wy też do Poros. Dobra, no to ja będę się tutaj z nimi bawił. Ja ich tutaj będę cały czas atakował, wybijał. A nasi w tym samym czasie będą robić tam odwet. I zamek w Melion też jest atakowany. Kolejnych jeńców biorę. Wejdźmy do środka. I zaraz ten Melion jeszcze. 60 obrońców, więc nie najlepiej. Dobra, jedziemy tutaj. Lat. Ile pan ma lat? Ale on nie dałby rady tego sam. Ich jest tylko 119, a w Melion mamy co? 50 obrońców? 64. On by nie dał rady tego nawet zrobić. Ale jak już tu jesteśmy, to zaatakujmy grupę Lata. Broń dwuręczna, rozbijacz głów. Tutaj jeździectwo. Coś jeszcze. A? Tarczowniczka, weterynarz. Weterynarz. Stop this! Dobra, kolejnych złapaliśmy. Jak? 34 u nich. W porządku. Teraz tak. 5000, 8000. Kolejnych 80 ludzi do awansu. Cudownie. Tej Mizei powinno być więcej tych ludzi. Ja w ogóle potrzebuję ludzi. Ale nie bardzo mam gdzie jechać teraz, chwilowo. Ciężko się stąd wyrwać. Armia Tynopsa zbiera się, Belgira, dobra. Zajedziemy sobie tutaj. Dobra, cesarstwo zostało pojmane. 37 mamy. Ta się zbiera, wyjedziecie do Revil, by rozpocząć oblężenie. Zaraz, ja dobrze widzę. Jakim cudem Aserai ma Revil? Przekonali kogoś chyba, żeby przeszedł do nich. Nie. No, widzicie to? Jak to się stało, że oni zdobyli te Revil? Musieli tam naprawdę ostro pojechać daleko. Bo raczej politycznie to się nie wydarzyło przez jakieś dziwne. No, dobra. Zdobyto Poros. Zamek Melion i Mizea znowu. A chciałem już tego dorwać sobie. Poros dostanie teraz Kazynon. Niech będzie. Niech on dostanie ten Poros.
Trzy klany. Muszę znaleźć kogoś, bo ja już rozdaję ciągle miasta tym samym ludziom, a tego nie chcę robić. Dajcie mi... Z Kulowingami nie rozmawiałem. A dziwne, że Kulowindzy są w Starstwie Północnym, bo to jest Olek Stary, szlachetnie urodzona z Północy Północnego. Nie, właśnie, Kulowindzy, Olek Stary, Olek, no to jest Sturgia przecież, to oni są ze Sturgi. To teraz są w tym, to pokazuje obecna, nie skąd pochodzą. Dobra, dobra, już wiem o co chodzi. Jemion, chyba z Jemionem rozmawiałem, bo zresztą mi uciekł z niewoli niedawno. Jafal. Z Javalami porozmawiamy. Może uda ich się przekonać, żeby dołączyli do mnie jako najemnik. Gifor było rozmawiane. Argorosi, Belitor. O, właśnie, z nim też bym porozmawiał. I Kanujan nie może. Dobra. Kanujan jest w Mizei, nie? Jedźmy teraz szybko. Tutaj w naszej Mizei przyszedł Jemion. No to z Jemionem to raczej się nie uda, bo rozmawialiśmy niedawno. Rożywol. Na mocy prawa to moja ziemia. Wróćcie do nas. Znaczy wróćcie, nie byliście nigdy u nas, ale Sturgia nie istnieje. Trochę się do tego przyczyniłem. Brak efektu. Jeszcze mam jedną próbę, tak? Świetnie, krytyczny sukces. Zapraszam. Mam Kulowingów. I jeżeli uda się odbić... Jeżeli Bergir odbije Revil, no to i Kulowingom będę mógł to dać. Natomiast Belitor. Na mocy prawa jest to moja ziemia. Kurczę, no tutaj ciężko będzie go przekonać. No to to już się nie uda. Już wiem, że tu się nie uda. Chyba oni atakują nas takim gunwem, że... Nic się nie wydarzy już innego złego, nie? Ale atakują nas tak słabymi jednostkami. Wszystkich jeńców oprócz tych, z tymi sobie pojeżdżę. Żołnierzy weźmy, wy macie co to, 90 znowu ludzi, tak? Teraz do Melion, pojedźmy, tylko tak. Czy jest tutaj ktoś, kto mógłby się przyłączyć? Blisko nie, są daleko. No, ci już uciekli. Już uciekli. Javali. O, właśnie, z Javalami. Najmij się u nas na służbie. Brzmi uczciwie. Pięknie. Mamy Javali. Że nas dołączyli. Kuzaici zostali gdzieś tam, złapali naszych ludzi. Kolejna armia tam. Czekajcie. Przecież wy tylu ludzi nie zdobędziecie tego zamku. 60 obrońców, nie powinni tego zdobyć. Ja wrócę tutaj jeszcze. Te armię. Suran. Zobaczcie, że oni tu... To chwilę z tymi samymi walczę, więc oni uciekają z niewoli i zostają ciągle bęcki, i tak w kółko. A ja sobie na nich przetrenowuję wojsko cały czas. Armia Azira. Patrzcie tutaj, Rakergici dalej atakują. Turan uciekł z mojej grupy, niestety. Armia Azira. Kolejni jeńcy.
zebrani. Teraz tą wioskę. Tamci, no szybko to rewil zdobądźcie, bo ja was tutaj potrzebuję. Ja się nie mogę stąd ruszyć, wróg mnie cały czas będzie atakował, póki moi nie zdobędą rewil i nie ruszą w inne rejony. Kurde, im takie straty już zadaję. Ale to dobrze, to już jest droga do mnie do wygrania. Ale będę potrzebował chyba tutaj wsparcia. O! Herhergici tu są. Świetnie. Teraz tego Takira dorwijmy. I uda się. Do Mizei zmierza jakaś jedna armia. Pięknie. A sprzedam już tych jeńców. Nuldan, pogadajmy. Rud Banu Saran i Jogurys to jest Unkid. No to Jogurys, dobra, ale teraz tak. Jak oni zmierzają do Mizei... Nie, do zamku Sepstein, żeby rozpocząć oblężenie zmierza. Sepstein jest tutaj, dobrze robią. Trzeba by Atrion i Varzagos też zdobyć. Takir. Dorwijmy tego Takira. Nie dorwę go, on będzie ciągle uciekał. Dobra, Nuldan ze Serai, pogadajmy. Patrzcie, ciągle będzie próbował, nie? Rozplądrować. Chyba mu dam po prostu. Oho, kolejni przyjechali. 400 ludzi przyprowadzili znowu. No zobaczcie, ja tracę tylko 30 na szybkiej walce. Oni po prostu chłopami tu przychodzą. Kółko. Ten też już ucieka. Izea ma 127 ludzi. Teraz tak, zdobądźcie to rewil, błagam was, szybko potrzebuję tego rewil, bo te dwie armie się przydadzą mi w tym miejscu. Jeszcze do tej wioseczki co pojadę, patrz, znowu to Melion. Dobra, już to Melion na straty spiszemy, bo nie uda mi się tego obronić taką armią. Za dużo nas jest, nie dogonimy. Jeszcze Lohan jest. A, to z nim rozmawiałem. Dobra. Chyba mam teraz, powiedzmy, że mam mały slocik, żeby przejąć właśnie ten Atrion zamek. I jeśli to zrobię, to mogę Zachodnie Cesarstwo wchłonąć do siebie. I to zrobię. Szybko teraz pozbyć się Zachodniego Cesarstwa. Pozdobywając Atrion i Lohan. Jeszcze coś im... A nie, jeszcze tu mają dwa zamki. Ale może ta nowa armia moja się tym zajmie. Ja zrobię ofensywę tutaj. Huzaitom teraz zrobię defensywę, a Serai ofensywę. Nie, a Serai też dam na defensywę. Dlaczego? Oni już tam nie będą jakoś turbo zagrażać. A ważne... Zdobyto rewil, pięknie. A ważne, żebyśmy ich pogonili. I rewil fajnie jakby do Kulowingów trafił, do Roży Vol. Dobrze, bo to jest Turgia. Oni to rewil utrzymają. To jest turbo ważne. Że Kulowindzy to dostali. No nie. Muszę wrócić. A już blisko było. Dobra, wyjedziecie oblegać Carbenset. Czyli odbijacie mi... I jedziesz, zbliżasz do Mizei, żeby bronić osiedla. No to Mizei ja wybronię. Mizei ja wybronię, więc się tym nie przejmujcie. Akrum teraz przyprowadził mi armię. Ty, bo tu walczą. Rozbijmy go tutaj. O, trochę bieganie w kotka i myszkę mamy takie, taką zabawę teraz, ale...
na mapie się poruszamy, nie? Bo ja tutaj chronię tych ziem i patroluję te granice nasze. W tym samym czasie, o widzicie, zamek Sepstein teraz został zdobyty, więc nasi tam cisną, nie? Liczę, że ta armia, która zdobyła Sepstein, ruszy teraz... A, Poros trzeba bronić. To ruszy na obronę Poros. Dobra, Kazynon, niech będzie. Już ma tyle tego. Bardzo dużo. Sanoppa. Ilu ma ludzi? 301. Milion 70. Dobra, wiecie co zrobię? Ja zostawię tutaj ze swoich ludzi. Mam pomysł. Mam pomysł co zrobić. Muszę się stąd wyrwać. Ale to... jest ciągle atakowane to wszystko, nie? Więc ja wejdę. Nie przejść się po zamku, tylko zostawię tutaj garnizon. Wrzucę tutaj setkę kuszników. Znaczy no, pół na pół z piechotą. Zróbmy to. Czyli udaj się do sali... przejść się wokół zamku. Przekaż żołnierz do garnizonu, okej. Okay. Elitarni pikinierzy. Dobra, patrzcie, 80 ludzi tu zostawiłem. To już robi 150 z tego, nie? No to już coś tutaj jest. Bo tak, mamy oblegany teraz Poros. Ci zmierzają do Mizei. Czemu do Mizei? Poros tam idź. Łytość społeczna, dobra. Nasi trochę zrekrutowaliśmy, jeszcze jadę dalej. W Mizei też zostawię większy garnizon. I idę rzeczywiście wybronić tej Sanoppy, wybronić Poros. Carbenset i Carbenset. Nie chcę tych Carbenset, ale... już stwierdzili, że robią to, no to niech to robią. Przekażmy tych jeńców. Są tutaj, już mamy tu wszystkich, patrzcie, trochę ich nałapaliśmy, co? Trochę tak. Więc idziemy do twierdzy, przekażę żołnierzy do garnizonu i teraz zrobimy coś takiego. Tak. Nawet fajanów oddam. Tu. Całą swoją piechotę im oddam tutaj. Żeby tego miasta nie stracić. Jak stracę tamto, to jest ok, ale żeby miasta nie stracić. A to na tych, którzy tu przychodzą, powinno w zupełności wystarczyć. 273 ludzi. Dobra. Damitates. Ja muszę do Sanoppy jechać teraz. Tak, pojedźmy tutaj. A, ty idziesz bronić Sanoppy. Dobrze. To broń. Czyli ty idziesz... Ja na Poros nie zdążę z tego miejsca, bo Poros jest zdecydowanie za daleko. Poros zostało zdobyte w ogóle. To ja muszę zakończyć wojnę tutaj z cesarstwem. W ogóle zniszczyć cesarstwo, nie? W tym miejscu. Musi przestać istnieć, muszą. No to zamek Atrion, teraz idę. Ty, zdążysz do tej Sanoppy? Jak nie, to ja tam jadę. Po 190 ludzi jest. Jak do Sepstein teraz zmierzasz? Kurde, nie można im zostawiać takich rzeczy. Dobrze, że ja jechałem w tym miejscu, a nie do zamku Lohan. Jakbym jechał do Lohan, to bym nie zdążył, a tak? To chyba zdążę. Poza tym... co się z nimi dzieje? Drugie oblężenie robią. Ty. No teraz nagle zachciało wam się jechać do Sanoppy. Dobra, no to ja zamek Varagos wezmę. Mizea jest oblegana. Wyciąć ich w pień. Żelik Orig. Z Origiem bym pogadał, bo Orig chyba jest szefem rodu. A nie, został pojmany, ale nie przeze mnie, szkoda. Dobra, zamek Varagos. 385, długo bym to robił. Teraz tak, co się dzieje z tym armią? Alma Brygia idzie do Mizei bronić.
281. Nie wiem, kto to atakuje, nie? I czy ja jestem tam potrzebny, żeby tam jechać? Ty idziesz co, do Mizei, żeby bronić? No to mógłbym Szanopis, mógłbym Varzegos, mógłbym Atrion. Jeżeli chodzi o Atrion, to ja chcę pogadać jeszcze z szefem Atrion, a sam ruszę rzeczywiście tutaj. Zamek Varzegos. Trzeba to dopchnąć. Dobra, zobaczmy. Krytyczny sukces. Archont Amemnon, dawaj. Brak efektu, ale liczę, że dalej będzie lepiej. 100%. No i teraz? Udało się. Dobra, przekonaliśmy go. Archoncie, zapraszamy. Zostaliśmy ten zamek. No to, zamek w Lohan, też porozmawiajmy. Zobaczcie, oni już chcą, oni już płaczą, oni już kwiczą. W tym momencie już kwiczą. Teraz tak. Desporin nie zasługuje. Ach, rozmawialiśmy o takich rzeczach. Tak, 600 ludzi, to za dużo. Za dużo, żeby to teraz atakować. Zamek Torios może będzie lepszy. Ale oni już będą chcieli podpisać pokój. Bo oni mogą podpisać pokój. 369 Torios ma. Ile oni jeszcze tutaj ludzi mają? Co z tą obroną? Wyjdziecie do Torios rozpocząć oblężenie. Jest jakaś tragedia. To ja się nie będę duplikował z nimi. Jak oni idą do Torios, to niech idą. Ale to jest... Widzicie, jak to AI zmienia zdanie co chwilę. Ja nie mogę na nich polegać w ogóle. Sam jadę w stronę Mizei teraz. Ewentualnie, jeśli Mizea się sama wybroni z tym, co im dałem, to może tak być? To chwycę... Okej, tutaj. To wezmę Szanopis. Tu ludzi ma Szanopis. To cesarstwo fajnie by... Czemu do Carbenset jedziecie? No pogięło was. Teraz nagle zmierzają... Zobaczcie. Teraz stąd jedą do Carbenset. No już znowu do Sanopy. Idą bronić. Dobrze. Dobra. Czyli jeżeli chodzi o... Północne cesarstwo mi teraz wypowiedział wojnę. W porządku. Jeżeli chodzi o Sanopę, to tam jest ci. Zachodnie. Więc zaraz ich trzaśniemy. Tutaj. I będzie gitara. Jeżeli chodzi o Amprelę, Enkurion, teraz może się uda pogadać z nimi. Wypowiedzieli mi wojnę. Tasynor niestety jest w Tyjal w więzieniu. Dobrze, cała mapa na czerwono. O, Stuwa. Teraz tak. Co będą chcieli pewnie ze mną rozmawiać. Fajnie, że w tym momencie Enkurion przyszedł. Nie da rady. Teraz tak. Nie chcę odpuścić cesarstwu. Nie będę odpuszczał cesarstwu, nie będę godził się na pokój. Trzeba ich docisnąć. Trzeba ich jak najbardziej docisnąć. Aszcza złapana. Kolejni złapani. Wejdziemy sobie teraz do Mizei do środka. Mi by się przydało więcej ludzi. Ale na razie zostawmy to jak jest. Nie, nie zgadzamy się na trybut. Idziemy zdobyć zamek w Lohan. Nie zgadzamy się na trybut od nich. Zdobędziemy Lohan. Nie patrolujcie, tylko zdobędźcie mi ten Varzegos. I co z tym zamkiem Torios? Mieliście to zdobyć. Czemu do Carbenset? Carbenset mamy już. Dobra, niech oni zdobędą ten Carbenset, bo będzie tragedia. Naprawdę będzie tragedia. Dobra, zamek w Lohanie. Mamy raz do wzięcia, dwa, trzy. No trzy zamki, a wy się ociągacie. Defensywa, 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 ofensywa na zachodnie cesarstwo. Ruszajcie na nich po prostu. Jeszcze trochę? Oblężenie. Oblegajmy ten zamek. Jedzenie na jeden dzień. To szybko pójdzie.
do Amitatis, do Kerben Set, do Kerben Set. Rebeliantów pojechali teraz tłumić, kiedy my na pierwszej linii walczymy. No, Nangery poniszczone. Chowamy to. Muszę zrobić tak. Muszę zrobić tak i muszę przejść do rezerwy. Tu 0 dni. Znowu Miza jest dobra, skoro Miza jest atakowana, to my ruszymy do ataku. Ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczonka. Cześć.